kochani, ja jestem Lila i witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was film, w którym opowiem wam, pokażę moją pielęgnację, dzięki której zrezygnowałam z podkładu. To znaczy teraz mam na sobie podkład, bo nagrywam film. Ale przez całe lato praktycznie nie nosiłam tego podkładu, nie potrzebowałam go. Także chciałam się podzielić tym z wami i mam nadzieję, że może coś z tego wam pomoże. Dobra, słuchajcie, związałam włosy, ubrałam opaskę, dzięki której nic nam tutaj nie wejdzie. Swoją drogą, nie mogę się przestać śmiać z tego, jak wyglądam. Dostałam tę opaskę od mojego chłopaka i powiedział, że będę uroczo wyglądała jako panda. Dobra, a teraz przejdźmy już do pielęgnacji, bo chcę wam trochę opowiedzieć, pokazać co i jak. Zaczynam od zdjęcia rzęs, oczywiście. Ja już jakiś czas temu zrezygnowałam kompletnie z mycia płynem micelarnym, z mycia wacikami, ponieważ naczytałam się. Zamiast tego przerzuciłam się na takie właśnie ściereczki, myjki, one mają też inne kształty, to jest akurat Glove. Wiem, że jest tego pełno, są też różne firmy, ja jednak polecam najbardziej te i zmywam wszystko dosłownie z samą wodą. Jedna część mojej twarzy jest już zmyta i jak widzicie, to co robię i to co chcę wam pokazać dzisiaj rzeczywiście działa, bo od dosyć długiego czasu nie mam kompletnie żadnych problemów z cerą. Mam nadzieję, że nie zaczną się po nagraniu tego filmu tak na przekór. Taka szybka, ale bardzo ważna adnotacja. Ten filmik nie jest w ani jednym procencie sponsorowany. Stwierdziłam, że taki film absolutnie nie może być sponsorowany, bo chcę wam przekazać to, czego rzeczywiście używam, z czego rzeczywiście jestem zadowolona i co rzeczywiście u mnie się sprawdziło. Także lecimy dalej. Oczywiście takie oczyszczenie twarzy nie wystarczy, to jest tylko zmycie makijażu. Następny krok to, u mnie przynajmniej będzie to żel do mycia twarzy. I teraz testuję sobie Eve Austin Pure Tint i jestem z niego super zadowolona. To jest akurat do cery tłustej i trądzikowej. Ja nie mam trądzikowej, ale mam cerę tłustą. I coś, co przeczytałam kilka miesięcy temu, to uwaga, mycie twarzy na sucho żelem, to znaczy nie do końca na sucho, bo najpierw tym żelem myjemy na sucho. To jest takie trochę dziwne i nienaturalne. Zobaczycie, jak umyjecie. I kiedy już dojdziemy do takiego momentu, że ten żelem się coraz trudniej właśnie pociera, że on już jest taki biały, to wtedy zmywamy go wodą. Dowiedziałam się, że w ten sposób to oczyszczanie jest jeszcze bardziej dogłębne i ten żel ma jakby większe pole do popisu, jeżeli chodzi o rzeczywiście to oczyszczenie. Moczymy nasze dłonie i jeszcze raz pocieramy naszą twarz. I widzicie, kiedy robią się takie dziwne smugi, to jest moment, w którym ten żel zmywamy. Czegoś takiego się dowiedziałam właśnie w jakimś artykule i wydaje mi się, że to naprawdę działa, przynajmniej widzę to po mojej cerze, że wygląda lepiej, bo może dlatego, że to oczyszczenie jest właśnie lepsze. Nie wiem, czy tak do końca jest, czy nie, czy sobie po prostu to wymawiam, ale wiecie, jeżeli coś działa, to po co mamy to zmieniać, więc ja robię coś takiego. Po takim dogłębnym umyciu tej twarzy używam jeszcze tej szczoteczki, to jest Foreo Fofo. Tutaj w tym momencie chciałam wspomnieć o tym, że te szczoteczki naprawdę działają. One są niestety bardzo drogie, ale wydaje mi się, że te tańsze wersje też powinny wam pomóc właśnie w takim fajnym oczyszczeniu cery, ale te, które mogą się zaopatrzyć w Foreo, naprawdę polecam. Nie będziecie żałowały, ja biorę to ze sobą na każdy wyjazd. Używam tego codziennie, mam zawsze pod prysznicem. Bardzo fajne do użycia, bardzo łatwe do użycia i naprawdę pomaga. Także po zdjęciu tego żelu pełnego, wiecie, brudu, resztek makijażu, używam tego żelu jeszcze raz, ale już z Foreo. Ja bardzo często też przecieram usta tym Foreo, dzięki czemu właśnie nie mam żadnych suchych skórek. Jeżeli oglądaliście mój filmik o błędach, jakie popełniamy w pielęgnacji, to wiecie, dlaczego używam toników w atomizerze. Czekamy chwilę, aż tonik się wchłonie i w tym czasie użyję sobie
takiego gadżetu. Jest to hialuronowy wypełniacz do ust. Jeżeli oglądaliście test, to słuchajcie, używam od jakiegoś czasu i... Może trochę, albo może sobie wmawiam, że są te efekty. Witamina C to jest coś, o czym staram się nie zapominać. Tutaj mam taką esencję, serum, coś takiego i właśnie to jest witamina C. I teraz tak, witamina C jest chyba najfajniejsza dla waszej skóry. Po pierwsze, ona ją tak rozjaśnia, rozświetla, nadaje błysku i to jest rzeczywiście potwierdzona informacja. A po drugie, witamina C opóźnia proces starzenia, dlatego ja już mam 22 lata. Wiem, że wiecie, to jest trochę wcześnie, ale naukowo jest udowodnione, że zmarszczki zaczynają się od 26 roku życia i ja wolę zapobiegać niż leczyć, więc staram się opóźnić te procesy i właśnie dbać o moją cerę jak najlepiej. Pamiętajcie, że kremy przeciwzmarszczkowe, takie rzeczy, możecie tego używać. Na pewno wam to nie zaszkodzi, a może pomóc. Nie zapominam oczywiście o szyi. Szyja też jest bardzo ważną częścią. Teraz powiem wam krótko o moich dwóch ulubionych kremach. Jest to krem do twarzy i krem pod oczy. To jest marka Kiehl's. I jeżeli szukacie naprawdę, naprawdę dobrej pielęgnacji, to z czystym sercem polecam wam tę markę. Wszystko, co od nich mam, u mnie się sprawdziło. Nigdy mnie nie podrażniło. Te rzeczy są drogie, to prawda, ale myślę, że jeżeli w zamian za to mamy mieć przepiękną cerę, to warto, bo u mnie na przykład ten krem starcza na bardzo, bardzo długo. On ma pojemność 50 ml i nakładam naprawdę niewielką ilość, dosłownie te trzy kropki. Przedostatni krok to oczywiście krem pod oczy. Tutaj też jest marka Kiehl's i to jest Creamy Eye Treatment z awokado. Tego potrzebujemy odrobinę, naprawdę odrobinę. I wklepujemy pod oczy. Na sam koniec używam jeszcze odżywki Long for Lashes, bo moje rzęsy ostatnio przychodzą w gorszy okres. I aż wstyd się przyznać dlaczego, bo przez moją głupotę. I to już wszystko, tak wygląda moja cała pielęgnacja wieczorna. I bardzo często dostawałam właśnie pytania o to, jak udaje mi się utrzymać moją cerę w tak dobrej kondycji. Teraz zdradziłam wam wszystkie moje sekrety, także mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie i że wasza cera też się poprawi. A teraz ja się już z wami żegnam, widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!